Wiecie, co jest w sumie przykre? Że mamy już pół godziny nagrania, w zasadzie pół godziny sesji, a my dopiero zrobiliśmy raptem dwa poziomy. No w sumie hub, 100% dawaliśmy hub, no i poziom agenta 9, który trwał kuźwa, no sami widzicie ile. Więc teraz w ramach takiej rozgrzewki zróbmy lepszy poziom, czyli pustynne ruiny. Żeby potem wrócić znowu do tych trochę Resident Sleeper poziomów, bo będą długie. Nie mówię, że one są złe, ale po prostu będą długie. Tak więc, że tak powiem, teraz czekamy. Dobra, jesteśmy teraz w takim fajnym dosyć poziomie, przynajmniej ja tak uważam. Muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest również jak najbardziej spoko. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. Witaj, ty musisz być Spyro. Słyszałem o tobie same dobre rzeczy. Każdy tutaj coś ci zawdzięcza. Może pomógłbyś mi znaleźć Tarę, moją dziewczynę. Miała się tylko rozejrzeć w grobowcu kamiennego golema, a przepadła bez śladu. Poszedłbym sam jej poszukać, ale wiesz, pełno tam skorpionów. Okej, czyli musimy temu oto ziomeczkowi, temu oto geologowi, pomóc odnaleźć jego przyjaciółkę Tarę. Ten w ogóle poziom to taka śmieszna rzecz, że to jest parodia pewnej gry. No, aczkolwiek ja nie będę tutaj spoilerował czego i wy również nie spoilerujcie dla osób, które mogą nie wiedzieć. Gdyż lepszy będzie potem efekt zaskoczenia, jak zobaczą czego to jest parodia dosłownie. Ogólnie soundtrackowo, graficznie i tak dalej poziom się jak najbardziej dobrze prezentuje. Bardzo mi się ogólnie podoba to gladiarskie. Ta gladiarska głowa ogólnie, to są takie bardzo, nie wiem, taki bardzo fajny poziom. Kojarzy mi się właśnie też z Gexem Trójką, chociaż w Gexie Trójce to ten poziom był dosyć słaby. Natomiast tutaj to muszę przyznać, że naprawdę szacuneczek za ten poziom. Bardzo fajny, przede wszystkim nie jest on za długi, jest on taki idealny wręcz. Nie jest długi na siłę. O, i przy okazji udało mi się skrzywdzić tego. I skorpiona. Widzicie, skorpiony można na dwa sposoby załatwić. Ten, który wam przed chwilą pokazałem, no i żeby wlecieć na nie z tym. Kurde, ałała. Żeby zaatakować ich ogniem lub... No sami widzieliście czym sobie, co ja tu będę się tłumaczył. No i przy okazji spłonąłem, bo czemu by nie? Skoro można tak, a nie inaczej. Dobra, lecimy z koksem po raz kolejny. No i jesteśmy z powrotem. Na miejscu zbrodni, gdzie ostatni raz zginąłem. I znowu mamy tutaj skorpiona, który został pociśnięty. Czemu w ogóle tak mało mi dałeś? Złodzieju ty. Patrzcie, wszystko dla siebie zabrał. A ja dostaję jak najmniej oczywiście, bo jak żeby inaczej. W ogóle mamy już prawie 200 tych klejnotów uzbieranych. Co pokazuje, że ten poziom nie jest jakoś szczególnie długi. Patrząc na to, że tyle żeśmy zebrali, a dopiero co niedawno poziom żeśmy zaczęli. Tak więc no jest to dosyć ciekawa sprawa. Nie żeby coś. Mówię, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj tę grę skończyć. Bardzo bym chciał w sumie, bo tak na dobrą sprawę nam niedużo zostało. Jeżeli mam być z wami tak 100% szczery. Plus na dodatek, no kurde, trochę byłaby lipa, jakbym nie skończył dzisiaj gry, bo potem byłoby mi wypominane, że o, końcówkę gry zostawił sobie na inny dzień. Chociaż szczerze powiedziawszy, poziom bonusowy jest troszeczkę wycieńczający, tak więc zobaczymy, ile będę miał siły na nagranie ten dzisiaj gry. Bo może być tak, że te poziomy kurde z agentem 9 mnie wykończą. A chcę tylko tak jakby przypomnieć, że tych poziomów trochę teraz będzie nas jeszcze czekać. Jędrek! Jędrek! Na zdrówko! Na zdrówko, Jędrek. Żeśmy Jędryka uratowali. Dobra, lećmy już z Shilą, bo tu Shila ma swój poziom. Co się spodziewałeś? Właśnie mam zamiar wybrać się na spacer. Wiesz, czasem najlepsze co możesz zrobić to oddać się drobnym, staromodnym przyjemnościom.
No, to prawda, zgodzę się z tą Sheila. No, i tyle, co chciałem powiedzieć. W ogóle dawno Sheila nie było. Tak zauważyliście? O, i mamy teraz, kurde, ten, sekcję w 2D. Bardzo fajna sprawa. Szczególnie, że Spyro to jest taka only platformówka 3D, więc to jest jak najbardziej taki miły ukłon do większości platformówek, które miały tam te 2D, nie żeby coś. No jak za każdym razem muszę tutaj tracić, kurde, Sparksa, nie? Nie może być inaczej. Bo jakby było inaczej, to by było za dobrze. Wow! Myślałem, że ona się odbije do góry. A tu taki ząg. Nie odbiła się. Wow, ale mnie ten odrzuciło. Lester. O Jezu, Lester, nie płacz. Nie ma co płakać, kurczę. Nie ma co płakać nad tym, nad rozlanym mlekiem. Chłopaki nie płaczą swoją drogą, Lester. Chyba, że Lester to imię dziewczyny, ale wątpię w to. Chociaż w świecie Spyro to jest możliwe jak najbardziej. I ja tutaj nic nie sugeruję, że świat Spyro jest jakiś, nie wiem, popieprzony, ale tak mi się wydaje, że mogłoby być to możliwe w świecie Spyro. Tak mi się po prostu wydaje, wiecie, strasznie głośno myślę. Piotrek! Piotrek i Lester. O, widać, że prawdziwy fan futbolu to był. W ogóle coś chcę zobaczyć. Kangur Kopacz 1, Kangur Kopacz 2, Sheila. Okej, czyli tutaj jest ewidentne nawiązanie do Crasha Bandicoota. A skąd to wiem? Bo jakbyście sobie wpisali... gdybyście grali w grę z oryginalnym tłumaczeniem, to byście wiedzieli, o co chodzi. Tam nawet w Spyro Trójce na PS1 było pokazane, że jest to ewidentne nawiązanie do Crasha. Nawet sami twórcy przyznali, że nawiązywali wtedy do Crasha. Nelly! Fajne imię nawet. Nelly to taki chyba ten raper był, nie? Za granicą. Coś mi się kojarzy, coś mi się o uszy obiło. Kiedyś się słuchało, kurczę. No. I oczywiście, gdzie jest tutaj sztuczna ściana, jak myślicie? Tutaj? Nie. Tutaj? No nie. No to gdzie? Może tutaj? Ty, no bez kitu, sztuczna ściana. Ale fajnie to ogarnęli nawet, tu muszę przyznać. Tutaj twórcy się bardzo postarali. O, i mamy kluczyk. I ten kluczyk otworzy nam tamtą skrzynkę, więc wracamy teraz do niej. Wow! Gnoju! Gnodżu ty! Okej, mamy sporo uzbierane, czyli 428. No to tu już można powiedzieć, że mamy zaraz poziom skończony. A ten poziom nam o wiele szybciej pójdzie niż ten poziom Agenta 9. Szczególnie, że w tym poziomie będziemy siedzieli już... Nie wiem, chyba z 10 minut, 9. A poziomy Agenta 9 są takie Resident Sleeper, ja pierdzielę. Nie, no mówię, nie odbierajcie tego jako jakiegoś takiego, nie wiem... ataku, że o, bo wy na przykład lubicie Agenta 9, to nie wiem, ja was nie lubię czy coś. Nie. Każdy ma, że tak powiem, gusta i guściki. Ale mnie osobiście poziomy Agenta 9 nużą i jest to dla mnie taki straszny Resident Sleeper. W mojej opinii oczywiście. No, Spyro, założę się, że mój widok cię cieszy. Tak się składa, że znam hasło otwierające wrota grobowca kamiennego golema. Tylko jakoś teraz wypadło mi z pamięci... Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Tak, gówno nie cieszy. Wetam, pal gumę. O, 800. Zresztą słyszałem, że w środku jest wystarczająco dużo bogactw, by móc zapłacić drakoński okup, że się tak wyrażę. Haha, świetnie! Hasło otwierające grobowiec brzmi... Gotowy? Naiwniak. I za tego naiwniaka będziesz miał zaraz palone nerki, gościu, więc spierdalaj, bo ty się ciesz, że ktokolwiek ci chce płacić. Się odezwał, kurwa, naiwniak. Wykurwiaj, gościu. Tyle mam ci do powiedzenia.
Oczywiście to brzydkie słowo tutaj z tym na wy ocenzuruję, żeby nie było, że YouTube tutaj mi da żółtą monetkę, bo wolałbym, żeby była zielona, wiadomo o co chodzi, ale tego pierwszego słowa nie ocenzuruję, bo adekwatnie podkreśla, z czym mamy do czynienia, a nie z kim, tylko z czym, bo tu nie można powiedzieć o kimś, tylko o czymś. Bo dla mnie Moneybags to nie jest ktoś, tylko coś. Traktuję go jak zupełnie nic. Aha, no to fajnie, to ładnie, nawet nie wiedziałem jak mam się obronić, bo kurde nie widziałem nic. Świetnie. No i gitara, patrzcie jak cię teraz porobię. I co tak pajacowałeś, po co ci to było? Po co ci to pajacowanie było? O, tam mamy ten, żyćko i klejnot, ale to jeszcze nie teraz. Bo teraz mamy inny priorytet. Poziom podwodny, moi mili państwo, poziom podwodny. Coś jak Spyro 2. I to dosłownie, żywcem wzięty ze Spyro 2. Na dodatek bym powiedział. Tylko taki trochę upośledzona wersja Spyro 2. Bo o ile Aquaria Towers był naprawdę w porządku poziomem, tak ta abominacja no jest taka nawet, ale szczerze powiedziawszy nie wiem po co ona powstała. Chyba tylko po to, żeby wydłużyć czas gry, bo nie widzę innego sensu, tak szczerze powiedziawszy. Tak więc najpierw skupmy się na klejnotach, a potem na jakichś takich rzeczach, które są dosyć istotne. Dobra. Gdzie jest Hunter? Gdzie jest Hunter? Dobra, zaraz do niego podpłyniemy. A tylko u góry już zostały, okej. Właśnie ćwiczę moją zdolną płaszczkę w pływaniu z ultranowoczesnymi podwodnymi supermiotaczami pocisków. Chcesz się przejechać i rozwalić parę rekinów? Co, przestraszyłeś się kilku mechanicznych rekinów? A może martwią cię nosorogi z superwybuchową amunicją JX-5? Dobra, ogarnę to. Moją zdolną... Tylko uważaj na gości na rekinach. Mają JX-5, podwodny sprzęt samonaprowadzający. No i dobra, trzeba będzie w takim razie im uprzykrzyć żyćko trochę. Tylko zanim to zrobimy, to też będzie trzeba poniszczyć trochę tych wazonów, które tutaj zostały nam. O, dokładnie tak. Tutaj oczywiście również zabieramy co nasze. O, dokładnie. I to chyba będzie wszystko z klejnotów tutaj, tak mi się wydaje. Dobra, połowa została. To jest akurat przyjemna w miarę minigierka, bo nie trwa ona kurde w wieczności, tylko robisz ją w sumie szybko w miarę. Sami zresztą widzicie jak to leci. Kwadratem tak by the way przyspieszamy sobie. Nie, sorry, nie kwadratem, tylko x-em. W błąd trochę was wprowadziłem. O, jest ostatnia płaszczka. Znaczy ostatni ten nosoróg Akarajnok. Niezły strzał, brachu! Gdzie się nauczyłeś tak celować? A przy okazji, Bianka prosiłaby przekazać ci to jajo. Podobno niechcący przemieniła je na chwilę w kudłatego mamuta, ale udało się to odkręcić. Sadie, a gdzie Katie? W totalnej porażce. Okej, czy coś tutaj jeszcze mamy? Coś mi Sparks pokazuje, że ta. Czekajcie, Sparks mi pokazuje w tę stronę, czyli do wyjścia już chcę, tak? Tak, do wyjścia. 637, no to gitara. To już zaraz będzie mieć zrobione. Okej, teraz tu trzeba się dostać. Ziup. I mamy, kurde, klejnocik. Klejnocik razy 25, proszę państwa. No
No. Teraz widzicie chyba do kogo jest to jakże nawiązanie. Myślę, że domyśliliście się już. 700 na 700. Oto przed państwem Lara Croft, tylko że w Spyro, która nazywa się Tara. Spójrz na siebie. Wpadasz, by splądrować grobowiec, kiedy ja wykonałam już najgorszą robotę. Spędziłam cały dzień przełączając pstryczki i przestawiając skrzynie, a ty myślisz, że możesz się pojawić od tak i zgarnąć skarb? Cóż, weź go sobie. To i tak nic nie warte jajo. Aha, nic nie warte jajo. Dobra, ty tam sklej wary i spieprzaj do tego grobowca. Po co cię ratowałem? Marcyś. O, ładne imię. Heh, idiotka. Nie potrafi docenić tego, że ja chcę ją ratować. Heh, spadaj. W ogóle jak tu wygląda w tym grobowcu? To tylko... Serio, ty tu się tutaj tak męczyłaś? Gdzie tu tutaj niby przestawiałaś jakieś pstryczki, kurde? Weź ty się, kobito, puknij w łeb. Co ty w ogóle odpierdalasz? Bez kitu. Aż mi się sucho zrobiło, idę po coś do picia. Ale nam to idzie jak krew z nosa, ja pierdzielę, dopiero 3 poziomy żeśmy zrobili, kurde! Kurde! Dobra, gdzie my teraz chcemy iść? Tu mamy jeszcze... Nawiedzony grobowiec, to jest dopiero, kurde, też Resident Sleeper poziom. Kryształowe wyspy, ja pierdzielę, kurde! Kryształowe wyspy wolę sobie zostawić też. To jest całkiem fajny poziom też. Raz, dwa, trzy i Speedway, no i boss. Zróbmy Speedway i pomyślimy co dalej, o, to jest, to myślę, że dobry pomysł jest. To generalnie chyba wspaniały pomysł był. Fortowy szlak, lecimy, ostatni w ogóle Speedway w grze nam został. Dobra, no to co? No, tutaj innymi słowy muzyka, która teraz nam tutaj będzie towarzyszyła, to gdybyście grali w Spyro 3 na PS1 ze zwykłą wersją, nie Greatest Hits, to ta muzyka by leciała w każdym Speedwayu. Okej. Pamiętam o tym, nie musisz mi przypominać. To był właśnie ten Speedway, który za pierwszym razem, kiedy grałem w Spyro 3 na PS1, spowodował u mnie okropne wspomnienia. Nienawidziłem tego Speedwaya jak kurde, oj Jezus Maria. Nie wiem, czy są jakieś czy jest jakieś określenie, które mogłoby określić, jak bardzo nie lubiłem tego Speedwaya. Oj, przy okazji mi się przyciski trochę pomyliły, co spowodowało, że troszeczkę się spowolniłem. Chciałbym to nadrobić, ale nie wiem, czy będzie mi to dane, więc zobaczymy. Ale nie lubiłem tego głównie przez te pelikany. Jakoś tak, nie wiem, nie lubiłem ich za bardzo. I też to, że ten Speedway przez drobne błędy może stać się twoim najgorszym Speedwayem, jaki kiedykolwiek robiłeś w Spyro, więc... Że tak powiem, musisz się liczyć z konsekwencjami, yo. Tak więc ja teraz skupiam się, wy wsłuchajcie się w soundtrack i usłyszymy się za niedługo. Teraz zostaję was, żebyście mogli posłuchać sobie tego soundtracku, który wrył mi się w beret, kiedy grałem pierwszy raz w każdą inną wersję Spyro 3 poza Greatest Hits. Miłego słuchania. No i gituwa, mamy 4. miejsce. A ja się skupiłem i teraz możemy sobie dalej gadać.
Dlaczego w ogóle wam nie mówię o żadnych ciekawostkach z Reignited Trilogy? To jest dlatego, że tych ciekawostek z Reignited Trilogy, jeżeli chodzi o te późniejsze poziomy, praktycznie nie ma w ogóle. A jak są, to są tylko takie pierdółki na zasadzie, że w prototypie lub generalnie może nie w prototypie, ale we wcześniejszej wersji Reignited Trilogy na przykład ten pelikan miał być zielony albo kurde fioletowy. A wiecie, o takich rzeczach mi się nie chce non-stop gadać. Szczególnie, że to i tak nie jest na dłuższą metę jakoś super ciekawe. Tak więc, tylko jak już to zwracam uwagę, trochę przypominam ciekawostki z Spyro 3 na PS1 z kolei, bo tam jest od groma ciekawostek, dlatego że Spyro 3 na PS1 ma więcej w sobie contentu. K-O-N-T-N-T-U. Content. Dobra, ostatnie okrążenie na nas tutaj czeka i ostatni pelikan. Tak więc lecimy z koksem. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Bo ten, kto śpi, to ten śpi. A ten, kto nie śpi, ten nie śpi. Ale żem ciekawostkę walnął. Ja pierdzielę, box deal normalnie. Wow, 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 ale go na farcie wyprzedziłem. Wow, wow, wow. Dobra, tutaj nawet nie będę bawił się w speedy. Najwyżej, jeżeli pelikan mnie wyprzedzi, to go z szarży potraktuję i tyle. Tam jest meta już. Ale my musimy grać zgodnie z zasadami, bo gdybym sobie teraz do mety poleciał, to zaraz byłoby, że przegrałeś 6. miejsce, no pod początku. Nie tym razem, moi drodzy, nie tym razem. Jest pierwszy i o to chodziło, wyjdź. Wyjdź! Nie stąd. No okej, okay. Jeżeli tak uważają, no to spoko. Godne pochwały. Jessie. Ładna tęcza, Jessie. 121. Taki u mnie autobus jeździ. Wyścig na czas, o. Okej, spróbujemy tak zrobić. Ale ja zrobię trochę inaczej. Ja zrobię po swojemu. Bo czemu by nie? Ja zacznę od łuków. A potem od mew, ryb i tak dalej. Chociaż tutaj mamy kogoś lepszego. Te owce w latających spodkach. Właśnie kolejna zabrała jajo i odleciała. Jest strasznie szybka, ale jej spodek się zepsuł i zostawia za sobą kręgi dymu. Chyba za nią nadążę, jeśli będę się trzymał kręgów. Już za nią pędzę. Co? Żartujesz? Musimy się spieszyć, ucieka nam. Oczywiście żartowałem z tym, tak więc teraz już tak całkowicie szczerze robimy misję od Huntera. Ostatnią zresztą misję od Huntera, bo to jest jedyna, która nam została. Tak więc wlatujemy i robimy misję. Siema, siema. Skąd się biorę? Już za nią. Zaraz wracam. Zaraz wracam, okej. Tylko nie zapomnij ustawić sobie tego, nie przeszkadzać na Discordzie czy tam na Skype'ie. No i to jest akurat dosyć fajne wyzwanie, bo ono polega właśnie na tym, że musimy latać przez te okręgi. Nic szczególnego, tylko za tym spotkiem trzeba latać. I być w miarę równo z nim na linii, bo może się okazać, że on sobie gdzieś, wiecie, szybko gdzieś skręci i wy nie wyrobicie, nie? Tak więc kwintesencja tego wyzwania jest taka, żeby w miarę powolutku lecieć za nim. Nie śpieszyć się, na chillku, powolutku do przodu, jak to mawiają. No, bo potem będzie coś takiego. O, dobrze, 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 dobrze. Dobrze ci tak. Tak, było blisko. Jajo wyskoczyło tuż przed tym, jak spodek łupnął w ziemię. Sara. O, to jest ta Sara z Edków. Ale się cieszy, fajnie. O, i bąbelki ktoś z tyłka puścił. Ha, 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 ktoś tu puścił bączka. W
sumie... Już niech będzie ten wyścig na czas, bo tylko to nam zostało. Coś mnie w uchu w ogóle zaswędziało. Powiem wam szczerze. Dobra, więc teraz musimy polecieć przez te łuki. I zaraz znaleźć ostatni łuk swoją drogą. Tak więc lecimy. O, tu jest ostatni łuk, więc elegancko. Pelikany lub ptaki, jak to gra nazywa. Albo jak to gra lubi nazywać. O, jeszcze ryby. Ja pierdziele, ile... Jezus Maria, naprawdę. To lecimy z koksem. Najpierw zaczynamy od łuków. Powiem wam szczerze, że tak ucho mnie zaswędziało, ale ja wam to wyciąłem, żeby nie było. Że ja tutaj się drapię po uszku swoim. Takich widoków to proszę nie. Co to to nie? O, dwa naraz od razu. I dwa naraz. I rym. I rym. I rym. A, nie trafiłem. I rym. I rym. I rym. I rym. Pięknie, pięknie. I tak. I tak, i tak, i tak. 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 Pięknie. Dobrze, dobrze. 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz gonimy te ptaki. To szybko pójdzie nam, bo tu już te zostały nam. I najlepsze jest to, że wszystkie obok siebie. Patrzcie, jaka kurde taktyka ładna. Nieźle, kurcze pieczone, nieźle. Wszystko ogarnięte. Nice one.